No, projekt rebrandingu w twoim życiu zawodowym już jest od jakiegoś czasu. Czy patrząc z tej perspektywy mogłabyś powiedzieć nam, jak przebiegał ten proces i jak długo trwał? Wszystko zaczęło się w lutym 2019 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza grupa William Demant Holding zmieniła nazwę na Demant oraz że DGS też będzie częścią tego procesu. Wtedy zaczęliśmy badać, co trzeba zrobić i działania rozpoczęliśmy w czerwcu tego samego roku, 2019. Wtedy nie zdawaliśmy jeszcze sobie sprawy, jak duża będzie to skala całego przedsięwzięcia, a w ciągu tych kilkunastu miesięcy wydarzyło się naprawdę bardzo dużo. Zmieniliśmy ponad 1000 dokumentów, zmieniliśmy ponad 2000 loginów i adresów mailowych, a także stworzyliśmy nową stronę internetową, na której znalazło się blisko 30 filmów, w których wzięło udział 350 pracowników. To było naprawdę duże wydarzenie. Staje przed tobą osoba, która dopiero zaczyna, wchodzi w proces rebrandingu. Czy mogłabyś udzielić takiej osobie kilku takich złotych wskazówek? Jest tylko jedna najważniejsza wskazówka. Zaangażowanie pracowników. To właśnie ich udział był kluczowy dla sukcesu tego projektu. Przykładów można by mnożyć, ale jednym z nich jest na przykład tworzenie filmów na naszą stronę internetową. Przyjęliśmy formułę, w której po danym dziale oprowadzała osoba z innego zespołu. Było to bardzo integrujące i pokazywało ciekawą perspektywę. Innym przykładem jest testowanie naszej nowej strony internetowej. Oprócz deweloperów czy też testerów, w ten proces zaangażowały się osoby z innych działów, na przykład z finansów. Wracając jeszcze do tego czynnika ludzkiego, czyli pracowników, ich zaangażowanie było celowe? Jak najbardziej. To właśnie zaangażowanie pracowników budowało autentyczność całego przekazu i procesu. Na naszej stronie internetowej nie znajdziecie przypadkowych zdjęć z sieci. Są tam prawdziwi ludzie, prawdziwi pracownicy, którzy są u nas w firmie. Ta autentyczność była też bardzo ważna, kiedy tworzyliśmy nasz film główny, także dostępny na naszej stronie internetowej. Oprócz naszych pracowników wzięły w nim udział także osoby z niedosłuchem, którym pomagamy na co dzień. Kiedy tworzycie, kiedy jesteście w projekcie, w procesie, tak naprawdę jesteście bardzo zaangażowani, skoncentrowani, wydatek energetyczny jest bardzo duży. Jak później, po już zakończonym projekcie, w twoim przypadku dochodzi się do takiego relaksu, odpoczynku, spokoju ducha? Projekt był pełen wyzwań, ale to, co mi dawało energię do działania, to zaangażowanie ludzi. Kiedy widziałam, że wychodzą oni na co dzień ze strefy swojego komfortu, na przykład stając przed kamerą i jednocześnie są cały czas uśmiechnięci i radośni, zadowoleni, to właśnie to napędzało mnie i motywowało do, żeby każdego dnia wciąż kontynuować projekt. Słysząc słowo rebranding, w twojej głowie pojawia się? Kiedy słyszę rebranding, myślę wyzwanie, myślę entuzjazm, ale przede wszystkim wspaniali ludzie, którym bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc w tym projekcie.